Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryłę. Towarzyszu Breżniew, Wojtyła szczególnie niebezpieczny przeciwnik ideowy. Według naszych służb bezpieczeństwa, tajnych agentów i podsłuchów, Wojtyła jest prosoborowy. A to pomoże nam skłócić go z Wyszyńskim i pokonać Kościół. Przyjmij koronę królestwa. Jadwiga z Bożej łaski, król Polski. Powiadamy i stwierdzamy, że błogosławiona Jadwiga królowa jest świętą. Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia nagród w konkursie Fundacji Patria Nostra. Tytułem wprowadzenia powiem kilka słów na temat konkursu. Mianowicie przewodnim tematem konkursu światowego w roku 2020, piątej edycji, była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej oraz wiara, nadzieja, miłość, polskość. Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Edycja światowa konkursu adresowana jest do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w konsulacie. Młodzież, gości. To jest chyba dobry moment, ażeby przywitać głównych bohaterów dzisiejszego wydarzenia, a więc laureatów, którzy reprezentują polskie szkoły z Chicago. To jest Polska Szkoła Katolicka imienia księdza Posadzego w Burbank, drużyna kolejna z Akademii Języka Polskiego i Kultury imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Barlet. Wreszcie kolejna drużyna reprezentuje Akademię Dziedzictwa w Summit. Oraz ostatnia drużyna to Polska Szkoła imienia Fryderyka Chopina Palatine Buffalo Grove. Akademia Języka Polskiego imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego, Oliwia Jakubas. Oliwia, powiedz nam, jaki film zrobiłyście? Co było jego głównym tematem? Głównym tematem było pogrzeb Jana Pawła II. Jan Paweł II był bardzo ważnym człowiekiem, nie tylko dla Polonii, ale dla całego świata. Jak zmarł, wszyscy cierpieliśmy. Nie tylko Polska, ale jako świat. A jak ten film robiliście? Bo widziałem, że tam było sporo takich scenografii różnych. Wymyśliliśmy temat, chcieliśmy, żeby pokazać nie tylko, wiesz, jakby było przy grobie, tylko jak ludzie w domu się czuli i żeby ich perspektywy mieć. I wiesz, wzięliśmy kamerę, ja chodzę do takiej akademii w szkole do filmu, no to wzięliśmy kamerę i wymyśliliśmy, że wiesz, żeby mieć takie reakcje, żeby ludzie poczuli, co oni poczuli na ten dzień, tak skomponowaliśmy. Ten film od tej strony technicznej miał takie określone ramy czasowe, bardzo krótkie. Tak, to było tylko 45 sekund i to jest, ciężko jest naprawdę zaplanować, żeby wszystko, ten cały temat zrobić tylko w 45 sekund. To jest naprawdę ciężko. Powiedz nam, jakie elementy wyróżniliście z życia i z samego uroczystego pogrzebu Jana Pawła? Chcieliśmy tą reakcję taka pierwsza, że jak ludzie zobaczyli pierwszy raz na telewizji, żeby było, że nie mogę to uwierzyć, że Jan Paweł II, taki ważny człowiek, zmarł nam i że nasz papież, taki polski, taki ważny, już nie ma z nami. I też chcieliśmy, żeby pokazać, jak to było w Watykanie, jak to było na tym całym przygrobie. Że to on jest tam i że my wszyscy tak kłaniamy się do niego. Watykan poinformował, że Jan Paweł II nie żyje. Ojciec Święty zmarł o 21:37 w swoim apartamencie w Watykanie. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dyrektor Akademii Józefa Piłsudskiego. Pani dyrektor, to kolejny sukces uczniów Waszej szkoły. Naturalnie tak, jestem bardzo dumna, dlatego że to jest już drugi raz. Moje uczennice biorą udział w tym konkursie. 2 lata temu konsul Semieniuk poprosił mnie, czy nasza szkoła nie wzięłaby udziału, więc nie było dużo czasu, chyba 2 tygodnie przed konkursem i wiem, że to był taki pęd, ale byłam bardzo szczęśliwa, że dziewczynki wyraziły zgodę, a w tym roku już same pilnowały tego i doprowadziły wszystko do końca, także jestem z nich dumna. Może nie zajęły akuratnie pierwszych miejsc, ale Oliwia Jakubas, moja Wiktoria Smutek i Klaudia Brożek, te nasze 3 dziewczynki, po prostu już drugi raz biorą udział w konkursie. Jestem dumna, dlatego że to jest dla nich zarówno pokazanie tego, że jesteśmy dalej Polakami, że jesteśmy z Polską, nasze przywiązanie, kultura, historia. Przede wszystkim dziękuję organizatorom, że wymyślili taki konkurs, bo ja
jednak tą naszą młodzież zachęca do tego, żeby nauczyła się, dowiedziała się wiele rzeczy, które Polska przechodziła przez wiele, wiele lat o historii naszej Polski. Na tym skrawku ziemi polskiej w konsulacie też bardzo serdecznie dziękujemy w tym roku za to, że zaprosił nas pan konsul, pani konsul na uroczyste rozdanie właśnie nagród dla naszych uczniów, także zarówno i dla nas opiekunów dziękujemy bardzo serdecznie za piękną uroczystość. Ja, Jadwiga Antykaweńska, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Boskiej. Pełna prostopo. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Kochałam Boga całym sercem. 16 października 1384 roku przyjęłam koronę Polski. Przyjmij koronę Królestwa. Jadwiga z Bożej łaski, Król Polski. Powiatamy i stwierdzamy, że błogosławiona Jadwiga Królowa jest świętą. Amelia Trojak, szkoła imienia księdza Posadzego. Powiedz, Amelia, co wy żeście nakręcili, jaki film, jaki był temat? A my nakręciliśmy filmik o Jadwidze, królowej Jadwidze i jej korowanie. Jak to się stało, że się zainteresowaliście w ogóle tym konkursem? 2 lata temu nasza pani Ania zaproponowała taki konkurs i my się zachęciliśmy i byliśmy zainteresowani. No to nagraliśmy taki filmik pierwszy o Ince, a teraz w tym roku nagraliśmy o Jadwidze i nagraliśmy to w takim kościele. Tam wszystko nagraliśmy i na telefonach, ale potem składaliśmy to wszystko razem i ładnie wyszło. Jak liczna grupa uczestniczyła w tym przedsięwzięciu? To ja, Krystian Kułach i Artur Krutur, to moje koledzy z Akademii. Nazywam się Anna Kułach, jestem dyrektorem Akademii Dziedzictwa w Summit i równocześnie nauczycielem Polskiej Szkole Księdza Ignacego Posadzego w Burbank. 3 lata temu jakoś tak usłyszałam przypadkowo właśnie o konkursie Patria Nostra i spodobał mi się ten pomysł po prostu, żeby zmienić coś, ożywić szkołę polską, żeby nie było tak monotonnie, prawda? No i zgłosiłam naszą grupę, to dosłownie było ostatnie jakieś dni już, że trzeba było już zamykać ten konkurs. Zgłosiłam naszą grupę, mieliśmy zaledwie tydzień czasu, żeby zrobić ten filmik i tak prowizorycznie telefonami nagrywaliśmy. To był pierwszy nasz film, był Inka, o Ince właśnie. No i wygraliśmy, polecieliśmy do Polski z grupą. W środę dostaliśmy wiadomość, że nasza grupa została zaproszona do Polski, a w piątek już żeśmy wylatywali do Polski na 5 dni, więc to było naprawdę piękne, piękne przeżycie. Później jak żeśmy przyjechali, jak ta młodzież zaczęła odpowiadać wszystkim, jak przywieźliśmy szable i wszyscy byli zainteresowani, każdy chciał już brać ten udział. Teraz jeszcze doszła nasza drużyna z Akademii Dziedzictwa. To jest nowa szkoła, powstała dla liceum już młodzieży ponadlicealnej, więc równocześnie zapraszamy wszystkie młodzież z różnych szkół polskich, żeby do nas zawitali. Mamy bardzo fajną młodzież polską, naprawdę są bardzo ambitni i to, że sami już decydują, że to oni chcą przychodzić do polskiej szkoły, to znaczy już nie do szkoły, gdzie rodzice ich wysyłają siłą, prawda? Tylko już Akademia Dziedzictwa, to młodzież sama zdecydowała. Dzień dobry, nazywam się Anna Kułach, jestem dyrektorem Akademii Dziedzictwa w Summit i równocześnie nauczycielem liceum Polskiej Szkole Księdza Ignacego Posadzego w Burbank. Gabriel Dubowski, szkoła imieniem Fryderyka Chopina. Powiedz, Gabriel, jaki film żeście przygotowali i jak podeszliście do tego tematu, jak wam to udało się zrobić? Przygotowaliśmy film na temat obławy augustowskiej i między innymi znaleźliśmy inne zdjęcia, które myśleliśmy, że będą pasowali. Musieliśmy wymyślić dobry tekst, żeby w krótkim czasie można było przeczytać i wszystko. Ogólnie to był dość fajny projekt, ponieważ nasze rodziny pochodzą z tych okolic właśnie, no to dla nas to ważne jest, żeby wszyscy wiedzieli więcej o takim ważnym wydarzeniu. A z czym tobie, jako młodemu Amerykaninowi polskiego pochodzenia, kojarzy się hasło obławy augustowskiej? Obława augustowska kojarzy się od razu z komunizmem i z okrucieństwem, które często było w tych czasach właśnie. Też kojarzy mi się z walką o wolność, która zawsze żołnierzy ci, którzy zostali zamordowani,
zamordowani tam. Oni walczyli o niepodległość Polski, żeby Polska mogła być niepodległym państwem, tak jak długo nie mieliśmy właśnie. Odrzucenie jazma komunizmu. Dokładnie. Konsul Piotr Semeniuk. Panie konsulu, dzisiaj uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień polonijnej młodzieży. 5 szkół z metropolii chicagowskiej wzięło udział w konkursie Patrianowska, konkursie filmowym, której młodzież musiała się wykazać zdolnościami nie tylko znajomości języka polskiego, ale również umiejętnościami filmowymi. Okazało się, że 5 szkół spisały się znakomicie. Są to szkoły z Polska Szkoła Katolicka imieniem księdza Posadzego w Burbank, Akademia Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Bartlett, Akademia Dziedzictwa w Summit oraz Polska Szkoła imieniem Fryderyka Chopina w Palatine i Buffalo Grove. Także piękna uroczystość dzięki temu, że młodzież w Chicago potrafi. To już 5. edycja, która dzisiaj podsumowaliśmy, a zaczęła się 6. Także zapraszam wszystkich, którzy mogą na stronę internetową Fundacji Patria Nostra, można wygooglować i znaleźć wszystkie filmy. To są już tysiące filmów, które z całego świata, które młodzież tworzy, w tym wiele filmów z metropolii chicagowskiej, i również można zachęcić młodzież do tego, żeby wzięła udział w aktualnie trwającym naborze, w 6. konkursie światowym konkursu filmowego Patria Nostra. Jednym z laureatów tego konkursu jest szkoła Akademia Summit. Szkoła w Summit była najlepszą szkołą, która z metropolii chicagowskiej zajęła 7. miejsce w konkursie światowym. Gratulacje dla młodych Polaków, a właściwie Podhalan. W roku ubiegłym młodzież pojechała do Polski. Jakie nagrody w tym roku? Rzeczywiście główną nagrodą jest wyjazd do Polski, natomiast ze względu na COVID nie można było. Natomiast dzieci dostały nagrody, czy młodzież dostała nagrody książkowe, różnego typu gadżety, słodycze z Polski.